O czym nagrywać wideo? To pytanie zadaje sobie nie jeden twórca, który prowadzi kanał na YouTubie. Co zrobić, kiedy mamy stworzyć materiał, a nie bardzo wiemy, co warto nagrać? W tym wideo pokażę Wam aż 7 pomysłów na rozwiązanie tego problemu. Dodatkowo przygotowałem dla Was specjalny konkurs z ciekawymi nagrodami do wygrania, ale o tym na końcu tego wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym filmem. I znów ten sam problem. Siadamy przed naszym laptopem i zastanawiamy się, co moglibyśmy nagrać. Główkujemy, szukamy i nic konkretnego nie przychodzi nam do głowy. Do tego ta nieustanna presja czasu, która potęguje tylko nasz stres. Nie jeden twórca zmaga się z tym wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli publikuje on treści regularnie. Co w takiej sytuacji zrobić? Otóż okazuje się, że istnieje naprawdę sporo różnych ciekawych wyjść z tego typu sytuacji. Zapraszam Was serdecznie do materiału. Pierwszym pomysłem na to, o czym nagrywać wideo, są trendy. Kiedy nie wiemy, co nagrywać, zawsze dobrym wyjściem jest przeglądnięcie topowych stron w internecie i wyłapanie tego, czym aktualnie interesuje się społeczeństwo. Dla przykładu, ostatnim sporym wydarzeniem był turniej Euro 2020. Miliony osób żyły tym tematem i interesowały się tym, co dzieje się na boiskach. Moglibyśmy więc wziąć na tapetę ten trend i spróbować ugrać coś dla siebie. No dobra Tomek, Euro jest spoko, ale ja przecież prowadzę kanał o gotowaniu. Jak powiązać jedno z drugim? Już tłumaczę. W takim przypadku moglibyście zrobić wideo na przykład o przekąskach na mecz albo materiał poświęcony pieczeniu placka w kształcie piłki. Gdy prowadzilibyście na przykład kanał fitness, moglibyście stworzyć materiał o wytrzymałości piłkarzy. Nawet w przypadku, gdy prowadzilibyście kanał gamingowy, to moglibyście zagrać jakiś ciekawy mecz w FIFA. Jak widzicie, pomysłów jest naprawdę sporo i jeżeli tylko jesteście w stanie wyłapać określony trend i umiejętnie go połączyć z tym, o czym jest Wasz kanał, na pewno nie zabraknie Wam pomysłów na nowe wideo. Tak to już jest na świecie, że co chwila coś się dzieje. A tutaj wydarzenie sportowe, tutaj jakiś spory skandal albo jakaś anomalia pogodowa. Tematów wokół nas jest naprawdę sporo i wystarczy tylko się dobrze rozejrzeć. Kiedy jednak nie możecie znaleźć niczego sensownego, zawsze możecie skorzystać z drugiego pomysłu na to, o czym nagrywać wideo. Jest nim unboxing różnych przedmiotów. Ten prosty pomysł na wideo może stać się odskocznią od tego, co robicie zazwyczaj. Unboxing może przybrać przeróżne formy. Może to być niespodzianka od widza, może to być recenzja nowego mikrofonu lub dowolnej rzeczy, która aktualnie jest Wam potrzebna. Ten pomysł nie wymaga od nas wielkiej inwencji twórczej. Wystarczy jedynie stworzyć do niego odpowiedni scenariusz i wpleść nutkę ciekawości w to, o czym będziemy opowiadać, aby stworzyć całkiem ciekawy materiał. Trzecim pomysłem na to, o czym nagrywać wideo, jest rozwiązanie określonego problemu. Każdy z nas setki, jeśli nie tysiące razy wyszukiwał potrzebne nam informacje w sieci. YouTube również jest wielką kopalnią wiedzy i wystarczy jedynie wpisać w wyszukiwarkę hasło, aby móc znaleźć tysiące podpowiedzi na tematy, które poszukiwane są przez inne osoby. Zobaczcie, wpisujemy sobie w wyszukiwarkę hasło dieta. Już w tym momencie wyskakuje nam sporo pomysłów na wideo. Kiedy jednak zagłębimy się w ten temat, możemy uzyskać jeszcze więcej problemów, które mogą stać się znakomitymi pomysłami na nowe wideo, które będą cieszyć się sporą popularnością. Czwartym pomysłem na to, o czym nagrywać wideo, jest Q&A. To kolejny bardzo prosty sposób na rozwiązanie problemu nagrywania nowego filmu. Q&A możecie nagrać na żywo, jak również poprosić swoich widzów o zadawanie pytań, czy to podczas wcześniejszych wideo, czy też poprzez kartę społeczności. Jest to zawsze bardzo dobry pomysł na materiał, który z chęcią obejrzą Twoi widzowie. Ponadto jest to doskonały sposób na zacieśnienie relacji z widzami. Warto więc wybrać również ten pomysł. Jeżeli jednak nie chcecie organizować Q&A, może warto zastanowić się nad pomysłem numer 5. Jest nim wywiad lub kooperacja z innym kanałem.
Jeżeli jesteście już na YouTubie jakiś czas i posiadacie pewne zaplecze, możecie zaprosić do współpracy innych YouTuberów lub osoby, które w waszej dziedzinie są ekspertami bądź po prostu mogą zaciekawić waszych widzów. Taka odskocznia może okazać się bardzo ciekawym rozwiązaniem waszego problemu. Dany gość zawsze ma wam coś do powiedzenia i może okazać się, że przyciągnie do waszego kanału nowych widzów, którzy zasilą szeregi waszych subskrybentów. Szóstym rozwiązaniem problemu braku pomysłu na nowe wideo jest zapytanie widzów o to, co chcieliby zobaczyć na naszym kanale. Pamiętajcie, to nie widzowie są dla kanału, a kanał dla widzów w związku z powyższym zawsze. Powtarzam, zawsze zastanawiajcie się we dnie i w nocy, jak możecie maksymalnie zadowolić swoich widzów. Tylko w takim przypadku możecie być spokojni o rozwój waszego kanału i jego przyszłość. Najprostszym więc pomysłem jest więc zapytanie swoich widzów, co chcą zobaczyć na naszym kanale. Wierni widzowie chętnie podeślą wam pomysły na nowe materiały, a wy będziecie mogli ze spokojem wybierać spośród wielu pomysłów na nowe filmy. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, w której nie macie jeszcze widzów lub nie chcą oni podpowiedzieć wam, co chcieliby zobaczyć na naszym kanale. W takim przypadku możecie wykorzystać pomysł numer 7. Są nim konkursy. Konkurs jest bardzo dobrym pomysłem na wideo. Po pierwsze, przyciąga on widzów. Po drugie, ich angażuje. Po trzecie, jest rozwiązaniem waszego problemu na brak pomysłu na nowe wideo. Po czwarte, można takie wideo bardzo szybko zmontować. Warto w tym miejscu dodać, że konkursy można łączyć z innymi formami wideo. I tak, możecie stworzyć konkurs z okazji osiągnięcia 1000 subskrypcji lub urodzin kanału, albo konkurs połączony z Q&A. Pamiętajcie jednak, aby zawsze tworzyć w taki sposób wasze konkursy, aby maksymalnie angażować swoich widzów. Jak to zrobić? Już pokazuję. Skoro, mój drogi widzu, dobrnąłeś lub dobrnęłaś do tego momentu, czas na obiecany na początku filmu konkurs. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zostawić pod tym wideo komentarz z pomysłem lub pomysłami na nowy film. Im więcej pomysłów, tym większa szansa na wygraną. Trzy najlepsze pomysły na wideo wygrywają cenne nagrody. W puli mamy przenośny głośnik JBL i dwie książki biznesowe. Wyniki konkursu już za tydzień. Życzę wszystkim powodzenia i kreatywności. Jak widzicie, konkurs można stworzyć bardzo szybko i efektywnie. Znakomita większość widzów je uwielbia i każdy chce wziąć udział w zabawie, w której można wygrać coś cennego. Zwłaszcza kiedy udział jest w pełni darmowy. Polecam wam więc ten pomysł na wideo. Jak widzicie, problem braku pomysłu na wideo można rozwiązać na wiele sposobów. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej filmów na temat rozwoju kanału na YouTubie, to oczywiście zapraszam was do innych moich wideo. Zapraszam was także do zapoznania się z moim autorskim kursem online Zdominuj YouTube'a, w którym krok po kroku pokazuję, jak od zera rozwinąć swój kanał. Więcej informacji na temat samego kursu znajdziecie na stronie zdominujyoutube.pl. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.